Także proszę Państwa, jakieś schroniska dla bezdomnych, że osoba bezdomna, że proszę bardzo, że nie będzie musiała podpisywać, że nagle coś tu się wzięło, skąd, nie wiadomo. Także proszę Państwa, o la la, ajajaj, myślałby kto? Proszę Państwa, ludzie czasem nie chcą. Są standardy teraz Unii Europejskiej dla osób niepełnosprawnych, ale dla tych bezdomnych Państwo zobaczą, ludzie śpią na ulicy Marszałkowskiej, śpią na ławkach i ludzie nie chcą. Co sekunda to się zmienia. Wszystko to się zmienia. Wszystko się zmienia. Bo ta Lipska tu przyjechała, myślała, że ona mieszkanie kupi. Nie kupi to po pierwsze, bo jest za drogie, ale w ogóle nawet chce męża dla córki. Ja mówię, teraz ludzie są niesłowni, bo to co sekunda to u nich w głowie, u ludzi w ogóle się zmienia, a ona tego nie rozumie. No. Córkę ma słabą, to więc nie wiem, kto to na to poleci. Ludzie teraz żyją samotnie, mają randki, chwilówki i pożyczki, chwilówki, randki, chwilówki są. Ludzie się niczego nie trzymają teraz, żyją jak pies, jak kot. Ale nie jest to kot. Jak kot, to nie znaczy, że nie jest to kot. Uczyli się języków, okazuje się, że te języki są niepotrzebne teraz. Ja też uczyłam się 7 języków i co, w sensie bym mogła rozpaczać, co ja z tego mam, bo ja robię korzyść jednak, bo ja tutaj nadaję radio Conchita, mówię, prawda? Czyli jak prowadzić szczęśliwe życie? Szczęśliwe życie można prowadzić wtedy, kiedy się coś drugiemu człowiekowi dobrego daje. Ja też mam o dziecko, też go nie urodziłam, ale mam dziecko i też jemu pomagam, no bo po prostu też nie umie się na przykład z matką dogadać. Co do domu zawita, to ucieka. No to po prostu ludzie ze sobą nie umieją żyć. Ponieważ ja uczę psychologii, uczę tej biblijnej psychologii, no to wiem, że można, ale czasem jest ciężko, jeżeli ludzie Biblii nie znają w ząb. Nie znają w ani jeden ząb. No. Także taka robota, proszę Państwa. Tak jak Janek Witek mówił, że Litka, żadnej firmy nie znajdziesz. No i nic nie załatwisz. Tutaj w Warszawie trzeba być, a nie to, że przyjechać. Trzeba być, trzeba być. Że ona znajdzie dla córki męża dwumetrowego jakiegoś. Już masz Bieleckiego, już. Już ciebie tu skrytykował, już ciebie, że aż słałaś na niego czołgi. No i co ci to da? Nic ci to nie da. Człowiekowi się odmieni w jednej sekundzie i w jednej sekundzie się odmieni. I nic z tego nie ma, nie? Nic z tego nie ma, nie? A życie w jednej sekundzie się odmieni. Warto się cieszyć z tego, jeżeli... Także warto się cieszyć z tego, proszę Państwa. Przedsiębiorcom muszę zwrócić uwagę na ogromną sferę mikroprzedsiębiorstw, takich w zasadzie usług dla ludności, gdzie... Że Litka nic nie załatwi, wciąż jej mówię to, i gdyby o to szło, bo ludzie pomysły swe zmieniają, i co sekunda, teraz myśli, potem myśli tak, gdy z niego stary wrak, taram, tam, 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 taraj, da, da, ta, 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 to tu jest Polska, a... Pamiętam, że to jest ogromny wpływ na to, co do
przekręty VAT-owskie, no to ocena jest jednoznaczna, tak? Jeżeli się rządowi udało ograniczyć, to będzie dobrze. I jest tylko jedno, ale na końcu, no niestety wielu przedsiębiorców sygnalizuje, że ich, znaczy, że te zmiany, które następują i mają na tak. Chodzi o to, że z jednej strony ograniczamy przestępczość, wyłudzania VAT-u, przestępstwa VAT-owskie, ale z drugiej strony przedsiębiorców uczciwie działających na nich nakładamy dodatkowe obciążenia wynikające albo z dodatkowych formalności, albo ze zmian systemowych. Chodzi o to, żeby na przykład właśnie z informacji to mamy, tak? Jest, skraca się cykl wracania, okres zwracania VAT-u. Dosyć dobry sygnał nie tylko w naszych odczuciach, ale też oceny zewnętrznej naszej gospodarki. Oczywiście całościowo system należy nawet nie tylko rocznie, ale to czeka się na takie powtarzalność i utrwalenie rozwiązań. No, skala wzrostu, która się pojawiła w poszczególnych miesiącach, jakby patrząc od roku, bo luty to zakładam, że jakiś taki był, mógł być taki właśnie mechanizmem kręcącym do przodu rozliczenia 80% wzrostu, ale poszczególne miesiące w kwietniu, w marcu 42% wzrostu, 16% w kwietniu, w maju 15,7%, w czerwcu 17,8% w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego, no to pokazuje dosyć realnie, że progres jest. I to co cieszy, bo na to oczywiście panowie zwrócili uwagę, że jest obciążenie strony przedsiębiorstw, ja się w pełni zgadzam. Oczywiście z uwagi na to, że trzeba więcej środków zaangażować na działalność operacyjną, czekając na właśnie zwrot pieniądza z różnych systemów, to spowodowało na przykład zmniejszenie oszczędności, prawdopodobnie przedsiębiorcy musieli uruchomić pieniądze, żeby obsłużyć ten system. No ale to, co chyba najbardziej jest istotne, to ta informacja z Ministerstwa Finansów, która powiedziała, że zmniejszył się o 4,19 miliarda deklarowanie kwot zwrotu z podatku VAT. Czyli co dało sygnał dla rolników i jakby jakaś poprawność działania, która najprawdopodobniej nie funkcjonowała poprawnie w poprzednim okresie, że jakby nie doszło do transakcji, które normalnie się odbywały, a które dawały podstawę do tych zwrotów. No i co też jest ważne, to dodatkowo średni czas realizacji zwrotów zmniejszył się o 4 dni. Znaczy, że państwo jednak nie wykonuje tego typu działania, które uzyskują swój efekt, realnie przerzuca koszt na przedsiębiorcę. I bo takie zarzuty były. Znaczy były zarzuty, że to jest swoista magia związana z biletem. Więc jeżeli faktycznie tak się to odbywa, to wydaje mi się, że należy to po pierwsze uznać i chciałbym bardzo mocno kibicować. No to są pieniądze, słuchaj, ja ci też powiem. A tym samym te potrzeby społeczne. W czwartek przyjdzie kurier, przyjedzie i podpisze nową umowę. Ja za to całość, to będę płacił na 79 zł za światłowo. No to i te wszystkie umowy mobilne, to Orange, jedzie kurier, podpisze kurier. I umowy love, miłość. I to po prostu będzie ta całość za 79 na 2 lata kolejne, czyli 2 razy taniej będzie za wszystko, 3 i tak dalej. I jeszcze mi przywiezie taką ładowarkę za 50 zł. No i to dwie. To jest takie mruganie okiem, czyli tylko taka mała transakcja, nic się nie stało. Wydaje mi się, że jeżeli mamy wymagać i budować taki trwały system relacji między obywatelem, przedsiębiorcą i państwem, to warto... Ale to chodzi o to, żeby...
za to płaci taniej i oni chcą, jak przedłuża się umowę, to oni chcą, żeby ktoś u nich był. To chyba w tym jest sens, to po prostu. Pójdę o za 25 zł plus 10 kupię, a jak słyszałeś w kleju nowy telefon z aparatem. Dobrze, teraz tak. I nawet tylko to trzeba ten czwartek zarezerwować, bo to jest we wtorek jakieś święto czy coś. No, za tydzień, bo dzień czwartek, no to akurat. I teraz tak, jest taka możliwość, że można bo tam jakoś taką pamiątkę zamawiałeś. Jest możliwość sobie przepisać to. Jak to się mówi, notarialnie, wiesz? No nikt kosztów nie ponosi, to co by było, to jest. Tylko przyjdzie facet, no to się będzie notarialnie. Ale to notarialnie, no bo no jak to by było? No. Ale to nie na wypadek śmierci, to po prostu notarialnie. Dobre pizza. To musi być zaangażowany pieniądz w bieżącą działalność operacyjną, a nie na przykład w działalność inwestycyjną. No i jutro bym przyszła, że tak się tak. W inny sposób, no na pewno jest to tworzenie troszkę większej wolności. Nie, nie, ja nie jestem dziś, jutro nie jestem pracy. No rano, tak. O 9. Na ten moment trudno ocenić negatywnie. O której wyjeżdżasz? Wykonane. Aha, no dobrze, to im wcześniej jest lepiej, dobra, no. Pierwsze pytanie jest takie, czy w pewnych obszarach rząd, czy... No dobra, to tak, no to dlatego dobrze. Się no, no. Jest to sukces i wiadomo, że teraz... Ale po co ci jeszcze do innej wioski jechać? Tu jest największa wioska na świecie, tu jest dobrze, no dobra, no to... A słuchaj, a te noże komu trzeba sprzedać? Jak te garki, te noże sprzedać? Więc tutaj... No jest taka obawa, że to może pójść za daleko. No to ja z nożami przyjadę tutaj, ale garków nie będę, one są bardzo ciężkie. To najgłupsze patologie, czy powiedzmy sobie to, co było najbardziej. No zrobię zdjęcia i wezmę tą rozpiskę tę całą. No dobra, no. A wiadomo, że jakby im dalej idziemy, no to jest chyba ta granica w kierunku tego, co może tę działalność gospodarczą w jakiś sposób krępować. Jednym z pomysłów, którym ostatnio się podzieliło ministerstwo, to jest wymiana kas fiskalnych na w pełni elektroniczne. Tak? No więc jakby z jednej strony fazowy pomysł, tak, będziemy mieć jeden system, który będzie na bieżąco monitorował, no ale w drugi sposób, z drugiej strony, wiadomo, że to są też koszty, tak, oczywiście te zmiany będą prowadzone w szybki sposób, ten mały biznes gdzieś tam może zostać w tym trochę dociążony. Dokładnie, to jest taki przykład, takich działań może być więcej. I to jest jedno. Druga sprawa jest taka, że to taki bardziej makro punkt widzenia, co jakby rząd jako taki, jako całość, czy rząd, czy w ogóle partia rządząca zrobi z tą nadwyżką budżetową, bo to też jest, myślę, temat, który jeszcze jakoś się... Będzie ta nadwyżka się pojawi na koniec. Przepraszam, mam prośbę, nie używajmy w debacie publicznej określenia nadwyżki. Deficyt w tym roku będzie mniejszy od zakładanego. Mamy na moment obecny w trakcie roku nadwyżkę, tak? Oczywiście mamy w całym roku to nie będzie nadwyżka i tym bardziej w systemie finansów publicznych to nie będzie nadwyżka, więc to są wielkie sprawy, ale w świadomości medialnej już mamy nadwyżkę, bo to nie jest to, co wiadomo, że finanse publiczne są bardzo mocno zależne od koniunktury. My jesteśmy na chwilę obecnie na górce w koniunkturze. Ona już nie będzie specjalnie lepsza niż jest teraz. To będzie prawdopodobnie gorsza, nie tylko z tego, co się dzieje w polskiej sferze gospodarczej, patrząc na dynamikę globalną. Jesteśmy na górce, mamy nadwyżkę, przychody budżetu rosną, a tu 6,8 miliarda złotych zarobiły banki w pierwszym półroczu, to jest o 17,5%
mniej niż w tym samym okresie w 2016 roku, to są informacje z Komisji Nadzoru Finansowego. Nie chcę tutaj używać jakichś porównań, że skoro tam przyrosło, to stąd to tutaj było, ale czy widzi Pan jakąś zależność? To pytanie do Przemysława Kutra. No, nie do końca, dlatego że jakby akurat wynik sektora bankowego w pierwszej połowie ubiegłego roku, on wcale nie jest wcale zły. Trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, że w pierwszej połowie ubiegłego roku on był wsparty jednorazową transakcją, która dotyczyła wielu banków sprzedaży. Dokładnie, więc jakby ten wynik w zeszłym roku podniósł się, no w tym roku tego elementu nie ma, więc się rzeczy większość banków zarachunkowała wynik trochę gorszy na poziomie zysku netto niż rok temu. Natomiast chwilę idziemy... Źle się nie dzieje. Znaczy tak, banki jakby tutaj już porównując sektor bankowy do innych gałęzi gospodarki, oczywiście ta dynamika z punktu widzenia sektora bankowego w ostatnich latach była niekorzystna, bo w innych gałęziach tutaj widzieliśmy zdecydowane potrzeby. Tutaj jest raczej stabilizacja, bo dochód i podatek bankowy, i dochód jeszcze składki na fundusz. I one też jest niski sytuacja. I okres niski marże. Marże kredytowe, marże depozytowe. Można powiedzieć, że wydarzyło się wszystko to, czego banki oczekiwały i w końcu się stało. Tak? Przygotowane były. Ona jest ciekawa. Ja wiem takie informacje o pogorszeniu się pewnych koniunktur banków, szczególnie wtedy, kiedy równocześnie podejmowane są działania związane z próbą rozwiązania problemów frankowitów w Polsce. I dokładnie wtedy, kiedy się pojawia informacja o nowym projekcie ustawy, następuje informacja, że banki mają coraz gorzej, oczywiście w tym momencie się nie tłumaczy, tego to świetnie, że zostało to wytłumaczone właśnie, że w poprzednim okresie porównywalnym ta transakcja, czy wynik był naprawdę o wiele wyższy, tylko i wyłącznie z jednorazowej transakcji i nic się w tym systemie nadzwyczajnego złego się nie dzieje, tylko tyle, że jakby przekaz marketingowy i medialny PR-owski pokazuje, żeby tego sektora tak za bardzo nie obciążać, bo to by było niebezpieczne. No to tak osobiście, czy Pan Jerzy Nurgosa chciałby coś dodać? Oczywiście przedsiębiorstwa z każdej branży mogą sformułować korzystne dla nich przekazy medialne, ale są też twarde dane. Jeżeli rentowność z kapitału zainwestowanego w jakiejś branży, na przykład w bankach, maleje, no to znaczy, że im się pogarsza, czy pogarsza się inwestorom, którzy się zdecydowali zainwestować w bank. Jeżeli na przykład w przypadku nie wiem, sieci handlowych albo w przypadku jakichś branż przemysłowych tak się dzieje, no to oznacza, że koniunktura nie jest najlepsza. To jest jeden wskaźnik, znaczy malujący stopy zwrotu z kapitału. I druga kwestia to jest kwestia zatrudnienia. Oczywiście czasem zatrudnienie maleje w wyniku zmian technologicznych, na przykład na dużą skalę wprowadzania informatyzacji. Ale akurat jak się teraz popatrzy w różne sekcje gospodarki, to wyraźnie widać, że w zasadzie wszędzie się przyjmuje, w bankach się zwalnia. To chyba też jest takim wynikiem zmian w ogóle. Takie luźne rozmowy. Rozwoju gospodarczego i alternatyw, które się wobec banku pojawiają i możliwości finansowania, po prostu się świat zmienia i pytanie, czy banki jako takie w tym tradycyjnym rozumieniu w ogóle mają przyszłość, czy my nie będziemy w ciągu tych 300-400 lat widzieli, że pełni na systemie. No mówię, czas mi błaganie mija, a ja bym się chciał z Wami i jeszcze ze słuchaczami oczywiście podzielić jedną informacją, dla mnie smutną osobiście. Rząd premiera Ukrainy Wołodymyra Hrojstmana przyjął wczoraj dymisję prezesa Kolei Państwowych Ukraińskich, polskiego menedżera Wojciecha Walczyna, a jego obowiązki przejął pierwszy wiceminister infrastruktury i szef Rady Nadzorczej Kolei Jestem Krawcow. Ja osobiście jestem fanem Wojciecha Walczyna, a kiedyś napisałem o nim taki tekst w magazynie Forbes pod tytułem Hard Rock Killer, bo Wojciech Walczyn oprócz tego, że jest bardzo sprawnym i dobrym menedżerem, jest też liderem zespołu. Maria Zajkowska, a także z Białorusi wielkie Ace Monty, Jadwiga Stecka. Zosia Lisowska, Klara Steckiewicz i Zgrodna Celina Honser. I jeszcze z Gliwic Maria Kaflowska, Krystyna Wycisk, Władysław Belewejder, Maria Lasończyk, Stanisława Kaleta oraz Stanisław Jasniewicz. Bóg zapłać Państwu. Nie chcę też nie zacząć do korytarza.
pan na stopan. Pan Wodzirej rozstrzalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. Na polotnym samotnie wyspani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali. A dwóch szarał hiszpański walczuk, wtedy prawie wszyscy śpiewali go tak. Cała sala śpiewa z nami, tańcząc walca walczyka parami. Na tych pali, nad parami, takie co się pamięta nad nami. Właśnie o to chodzi, że oni jakieś dziadostwo, wiesz, jakąś piosenkę ci wpuszczą. Właśnie kurwa mać, że mają zwyczaj stare piosenki puszczać z czasów komunistycznych i potem się dziwią, że nazywają ich komuchami, że sprzyjają komuchom, sprzyjają Rosji. Ja nie wiem, po co jakieś za górami, za lasami, przecież to dziadkowie nasi słuchali tego. Katolicy, żeby znali prawdę z Pisma Świętego, byłoby inaczej. Rozesłaliśmy pisma informujące do wszystkich ministrów świata po to, żeby zacząć obserwować, w jaki sposób można doprowadzić do zniszczenia tego, co zostało stworzone ręką człowieka, a co przez niektórych jest uważane jako nietknięte ręką człowieka. Gdyż ci ludzie, którzy to zniszczyli, jeśli zadzwonimy do ciebie z Radia Z, wygrasz 107. Jeśli zadzwonimy do ciebie z Radia Z na żywo, wygrasz na przykład 107 tysięcy za 2,46 od Kim Super. To ja już 200 zł wydałam na tego głupoty. A jak nie więcej, to jest biały dzień po żydowsku od dupy strony. I dlatego linia mycia z tym walczy. Dla mnie jest to przez Boga, że ma użytkować w ten sposób, żeby one nie ulegały deprecjacji, a żeby można było z nich korzystać. I to słowo czyńcie sobie ziemię poddaną jest jakby najważniejsze. I to było tutaj do tej pory stosowane. I druga opcja, która mówi, że człowiek jest największym wrogiem zasobów przyrodniczych, a najwyższą formą ochrony nie zabije zwierząt, nie zabije zwierząt. Panie redaktorze, szanowni państwo, stoimy tu w tym miejscu, gdzie widzimy, w jaki sposób wyglądają w tej chwili te ziemiska i te drzewostany, które były obiektem zainteresowania i podziwu całego świata. Ale ty na pewno w tym miejscu, oczywiście obserwujemy degradację ziemiska, które występowało, Europy. Podziwiajcie państwo to, w jaki sposób ta ludność i ci leśnicy w tej chwili odbudowują to. I chcemy, aby cały świat obserwował to i aby cały świat powiedział, kto ma rację. Kto ma rację i kto potrafi użytkować zasoby przyrodnicze? Ci ludzie, którzy mieszkają na terenie Puszczy Białowieskiej, które mają wszystko, czy też ci, którzy nie mają niczego, a pouczają tych ludzi mieszkających na terenie Puszczy Białowieskiej. A jeszcze się pytam pani, czy w tej szkole są jeszcze jakieś takie studium, licea, czy takie do matury też są? Minister środowiska, jak państwo słyszą, bo to moja znajoma się wybiera tam do was, bo to nie powinno robić, ale ja mówię, że panie profesorze, widzimy, tragedię, na czym ona polega i co spowodowało, że te drzewa po prostu zamarły i nadal zamierają. Panie doktorze, ja z punktu widzenia naukowca, przyrodnika, także w gruncie rzeczy ekologa zajmującego się kornikiem drukarzem od co najmniej 20 lat, widzę ten problem nieco inaczej. No, jestem skażony takim bakterem naukowca. I dla mnie to, co w tej chwili tutaj widzimy, gdyby to występowało na 3 czy 5 milionów hektarów, to uznałbym to za naturalne. Gdybyśmy się tu spotkali, oczywiście to jest nierealne, 1000 lat temu,
to powiedziałbym, że tak, to jest naturalne. Kornik drukarz w ten sposób działa. Kornik drukarz w ten sposób zmienia pokolenia świerka, zmienia cały ekosystem leśny. On ewoluował razem ze świerkiem przez tysiące lat. Takie rzeczy się działy, takie rzeczy do dzisiaj się dzieją, na przykład na Alasce, w Północnej Ameryce, na Syberii. To wszystko funkcjonuje, to funkcjonowało kiedyś, także tutaj. Także tutaj, ale w tej chwili muszę być w stanie, bo jeszcze zwłaszcza mam na myśli jej obszar. Mam na myśli także to co już człowiek w puszczy zdziałał od wieków i o tym już dobrze wiemy na skutek badań, które prowadzimy. To nie może być ciągle uznawane jako rzecz naturalna. W tej chwili praktycznie niszczy nam na terenie całej Puszczy Białowieskiej najstarsze pokolenia świerka. Znaczy te świerki, które są najcenniejsze z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności, one nam zamierają. Oczywiście mamy wielką nadpodaż martwego drewna w tej chwili, czyli te gatunki, które są związane z tym grubym świerkiem, one mają dobrą sytuację, większość z nich. Natomiast możemy się spodziewać, i to w niedalekiej przyszłości, za 5-10 lat, że będziemy mieli przedwę, mówiąc w cudzysłowie, w dostawie tego wielkowymiarowego grubego świerka. I gatunki takie jak rozmiar kolbeński, szereg innych, one po prostu nie będą miały się zaczęły rozwijać. A nie ma takiej możliwości, jeśli one wyginą w tym miejscu, żeby one wróciły. Bo Puszcza Białowieska już nie jest w kontakcie z innymi wielkimi obszarami leśnymi, tak jak to było kiedyś. Kiedyś to swobodnie w czasie przestrzenia była wymiana tych gatunków, te źródła kolonizacyjne, one funkcjonowały w szeroko pojętym krajobrazie. W tej chwili tak nie jest. Jeśli mamy na terenie Puszczy 3, może 4 stanowiska rozmiazga kolbeńskiego, jeśli one zostaną zniszczone, on już tu nie wróci. Czyli możemy się liczyć z tym, że i to jest znane nauce, że tego typu obiekty, czyli jednak wyspy, swego rodzaju wyspy, one ulegają pewnemu zubożeniu. I tutaj mamy dowody naukowe jednoznaczne. Puszcza Grabowieje, Puszcza generalnie rzecz biorąc zubożenie że zobaczy murzynkę, to się katolicka moherowa może okręcić i dziwi. Zobaczy jakąś bezdomną się krzywi. Zobaczy garbatą kudłatą się krzywi moherowa. W tramwaju, w autobusie. No Warszawa jest jakaś taka, ja nie wiem, jak to określić. Jest strasznie zatopaną dziurą, 3-milionową, wiocha moherowa. Wszystkie na wszystko się gapią. Przecież wiadomo i tak, że każdy człowiek jest inny. I tak wiadomo, że każdy człowiek jest inny. Także daj numer tego sądu, czy ja tam myślę nawet w tej sprawy, na matka się za plecami robi. No, czy później każda sekunda się jest to trudne do wyobrażenia. Niektórzy, jest tylko niektórzy twierdzą, że tak, ale tak chce natura. Tak, natura, która od wieków funkcjonowała bez pomocy leśnika, ona tak chce. Ona sobie poradzi. Nieprawda, ona sobie już nie poradzi, tak sobie radziła 500 czy 1000 lat temu. No. Panie dyrektorze, to jest rzecz oczywista. My w Puszczy nie możemy sobie pozwolić na tylko i wyłącznie na ochronę bierną. Musimy połączyć. Ochrona bierna przecież jest prowadzona w Puszczy. Ona jest i to wystarczy zupełnie. Te kilkanaście tysięcy hektarów, gdzie nic nie robimy, wystarczy. Tam zobaczymy, co się będzie działo. Ci, którzy by chcieli zobaczyć, co się dzieje, jeśli się nic nie robi, to będą mogli to zrobić, zobaczyć. Jest poligon, proszę bardzo, jest rezerwat ścisły Białowieskiego Parku Narodowego. Jest obszar referencyjny. My to obserwujemy, to monitorujemy. To będzie, no niestety jest to proces długotrwały. Na nasze nieszczęście, ponieważ ci, którzy w tej chwili podejmują takie, czy są skłonni podejmować takie decyzje, oni już nie zobaczą tego, co będzie się działo za 50 czy 100 lat. Natomiast my wiemy, jak to będzie wyglądało, ponieważ mamy badania sprzed no, prawie 100 lat. Mamy inne obiekty w Europie, gdzie podobne zjawiska zachodzą. Jest szereg publikacji, które dobitnie pokazują, jak przyroda reaguje w takich sytuacjach. Dlatego ja nie rozumiem tego oporu w dążeniu do objęcia całej Puszczy ochroną bierną. Dziękuję. Mówił pan profesor Jacek Hisztański. Jest na programie również pan Jerzy Sirak, burmistrz miasta Hajnówka. Panie burmistrzu, apelowaliście i każdy z samorządów apelował o to, aby ratować tą puszczę. O co wy apelowaliście? Czy chcieliście też tego, aby nie wycinać tej chorej puszczy,
żeby ratować to, co jeszcze zostało, jak wy na to zapatrywaliście i gdzie was ktoś słuchał i gdzie teraz słucha. Serdecznie witam. Szanowni Państwo i mieszkańcy Hajnówki, Rada Miasta Hajnówki, ale nie tylko. Generalnie możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że wszystkie samorządy tego regionu, wszystkie samorządy powiatu hajnowskiego i mieszkańcy tego regionu od lat widzieli, że w Puszczy Białowieskiej dzieje się źle. Dlatego też przy każdej okazji, kiedy trwały prace w Lasach Państwowych na rzecz planu urządzania lasu na kolejne 10 lat, my swoje stanowiska w tych dokumentach wewnętrznych Lasów Państwowych przedstawialiśmy, ale niezależnie od tego Rada Miasta Hajnówki, ale również Rada Powiatu i inne samorządy niejednokrotnie podejmowały różne stanowiska i apele do decydentów, aby podjąć niezbędne działania. Wtedy mówiliśmy o koniecznych cięciach sanitarnych, o koniecznej takiej aktywnej ochronie środowiska naturalnego Puszczy Białowieskiej, bo my nie mieliśmy wątpliwości, że jeżeli się tego w tamtym czasie nie zrobi, to dojdzie do swego rodzaju katastrofy ekologicznej i takiej szczególnej ekspansji kornika drukarza. I dzisiaj niestety z przykrością musimy stwierdzić, że jednak te nasze przewidywania się spełniły. Możemy się tylko martwić, bo wszyscy my tutaj i w Białowieży, i w Hajnówce, i w całym regionie, ale myślę, że w całej Polsce chcemy Puszczy zielonej, pięknej, dostojnej i żywej, a nie martwego kornikowego lasu. Dziękuję, mówił burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak. Proszę Państwa, jak widać, nie słuchano naukowców, nie słuchano mieszkańców i nie słuchano również władz samorządowych, które wiele lat, jak mówi pan burmistrz, apelowały o to, aby podjąć się ochrony Puszczy Białowieskiej i to podjąć ochronę aktywną. Mówimy o samorządach i o tym, jak samorządowcy patrzą na ten problem. Jest pani wójt Hajnówki, Lucyna Smoktunowicz. Pani wójt, pani również interweniowała w tej sprawie. Co robiliście? Witam bardzo serdecznie. Chciałam powiedzieć, że ja chyba mogę wypowiedzieć tak na żywo, wypowiadając słowa swoich mieszkańców, dlatego że niespełna 2,5 roku temu odwiedziłam wszystkich mieszkańców swojej gminy i muszę powiedzieć to, żeby usłyszeli ludzie w Polsce, może i dalej. Ludzie wszyscy na terenie mojej gminy, gdzie 60% mojej gminy jest to puszcza, pytali się mnie, czy pani, jeżeli wygra wybory, będzie walczyć o to, aby trwała czynna ochrona puszczy, aby rozpoczęto w końcu wycinkę drzew. Czy pani będzie w naszym imieniu apelować o wycinkę tych suchych drzew? Czy pani będzie popierać nasze stanowisko? I popieramy jak najbardziej działania zmierzające do tego, aby wycinać te drzewa, które są suche. I chciałam powiedzieć, że to są naprawdę słowa wypowiedziane przeze mnie, one potwierdzają to, co mówią moi mieszkańcy. No mogę powiedzieć, że to nie jest 100% mieszkańców, tak? No bo oczywiście, tak jak w każdym rejonie, jest kilku ekologów, ale większość z czystym sumieniem mogę powiedzieć, to jest 90% ludzi popiera to, co dzieje się w chwili obecnej, popiera działania ministra Szyszki i wszyscy czekają na to, że ta puszcza zostanie uprzątnięta z tych suchych drzew. Dziękuję. Mówiła pani Lucyna Smoktunowicz, wójt Hajnówki. Jest młodzież i również ekologiczne forum młodzieży. Pan Adam Berg. Panie Adamie, jest pan tutaj. Dlaczego? Jestem tu mieszkańcem. Patrzymy wszyscy, jak las umiera. Wszyscy moi znajomi, rodzina, wszyscy. Możemy na to patrzeć. Jedyna nadzieja jest w panie ministrze, w panu, żeby po prostu zwalczyć te osoby, które są przeciwni tej wycince. Nie wiem dlaczego. Po prostu chcą zniszczyć ten las. Czujemy się ogólnie zagrożeni też z tego względu, że to wszystko umiera, zasycha. Nie daj Boże jakiegokolwiek pożaru, to nie wiem, czy my się uratujemy. Ja po prostu boję się o siebie, o swoją rodzinę. Boję się też wchodzić do lasu na
nawet teraz. Panie Adamie, jak pan patrzy na to, że no, zarówno minister, polski rząd jest pod pręgierzem instytucji międzynarodowych za to, co chce robić, co wy chcecie, aby rząd robił. I widzimy również no, niezrozumienie tego również w znacznej części naszego społeczeństwa. Głównym właśnie powodem tego jest niewiedza wielu ludzi, którzy nie znają życia jakby w tej puszczy, nie słuchają miejscowej ludności, leśników, którzy się naprawdę znają na tym lesie. Oni spędzili tu całe życie, sadzili te drzewa, a po prostu te osoby, które przyjechały z daleka, chcą sprowadzać swoje rządy. Mimo ciężkich prac wielu ludzi chcą zniszczyć to wszystko, co stworzyliśmy. Panie Adamie, słyszałem o tym, że no, ci ekolodzy, oni tutaj również rozbili jakieś miasteczko i są tutaj i no, robią również rzeczy, które wam się nie podobają. Co takiego się dzieje? Oni po prostu kradną na ludzi, ludziom jedzenie, takie pokupy płoskie chodzą, nękają ludzi, no, nie są stąd po prostu, jakby chcieliby nas wysiedlić, tak się czujemy. Dziękuję, mówił pan Adam Berk ze Stowarzyszenia Ekologicznego, Ekologiczne Forum Młodzieży. Ksiądz Tomasz Duszkiewicz, księże Tomaszu, proszę nam naświetlić ten aspekt ideologiczny. Ideologia to coś, co mieliśmy do czynienia z kilkoma ideologiami, które się tragicznie skończyły dla człowieka. I czy teraz mamy do czynienia z rozwojem nowej ideologii, która zyskuje swoich zwolenników poprzez to, że coraz więcej osób, chcąc ratować puszczę, mówi, nie wycinamy tej puszczy, niech ona trwa tak, jak jest i niech nie wycinamy w ogóle żadnych tych chorych drzew. Szczęść Boże, Dasz Bud, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Odnośnie ideologii może powiem tak, że Polska to naród, który w 90-97% ludności mieszkających w Polsce to są ludzie wierzący, praktykujący, katolicy, chrześcijanie. I tutaj zebrali się ludzie, którzy, to jest taka troszeczkę różnorodność, bo tutaj są przedstawiciele Kościoła prawosławnego, ale także i katolickiego. I oni tutaj się świetnie, można powiedzieć, uzupełniają, dobrze ze sobą żyją. Jest też wymieszanie rodzin prawosławnych, katolickich. Mogę powiedzieć jednym zdaniem. Tutaj przyjeżdżam bardzo często. To jest naprawdę bardzo szlachetny naród, tutaj żyjący na tej ziemi. I ci ludzie mają pewne zasady. Mają zasady, które czerpią od Pana Boga. Znają 10 przykazań. Znają zasady współżycia między sobą. Przede wszystkim szacunku do drugiego człowieka. I ci ludzie tutaj od wieków, od bardzo wielu wieków na tej puszczy, w tej puszczy żyją, współżyją z tą puszczą, użytkują tą puszczę i to właśnie dzięki nim ta puszcza była piękną puszczą, która cieszy oko Polaków, ale także Europy i świata. I w pewnym momencie pojawiła się pewna ideologia, ja powiem tak, że ideologia, która walczy z dobrem, walczy z Panem Bogiem, czyli walczy też z tymi ludźmi. Ideologia zła. Ja bym też powiedział w pewnym sensie masoneria. Tutaj wkradła się masoneria, bo też z pewnych źródeł wiemy i mogę to z czystą odpowiedzialnością powiedzieć, bo ostatnio czytałem bardzo wiele na ten temat. Masoneria sponsoruje te organizacje pseudo, nie ekologiczne, tylko pseudoekologiczne, takie jak. I tutaj mówię do widzów telewizji TVAM w Polsce, Europie i całego świata. Greenpeace, WWF, Dzika Polska, po prostu, a masoneria, jeżeli sięgniemy do historii, do pochodzenia tego nurtu, to jak poczytamy w prasie katolickiej, są to pomocnicy szatana. A jak wiemy, a szatan z kim najbardziej walczy na ziemi? Nie z Panem Bogiem, bo szatan już przegrał z Panem Bogiem i już nigdy z nim nie wygra, ale walczy z najpiękniejszym dziełem Pana Boga, a najpiękniejszym dziełem Pana Boga jest człowiek. To człowiek stoi na najwyższym poziomie hierarchii wartości, bo jest Pan Bóg, człowiek i zwierzęta. I Pan Bóg powiedział, kiedy stworzył świat i człowieka uczynił koroną stworzeń, powiedział, czyń sobie człowieku ziemię poddaną. I to jest pewna zasada. Tej zasady nie wolno zmieniać. I ci ludzie na tej ziemi od wieków świetnie tą zasadę wcielali w życie i wcielają. I właśnie popatrzmy, jak Pan Bóg to wszystko zaplanował. Wiemy, że Pan Bóg się nie myli. Pan Bóg tak to zaplanował, że poprzez tych ludzi mieszkańców
mieszkańców tej ziemi, białowieskiej ziemi, uczynił piękny obiekt przyrodniczy. I ci ludzie od wieków korzystali. Mieliśmy tutaj 20-30 lat temu, jeżeli popatrzymy w historię zdjęć, piękne, monumentalne, duże drzewa, piękne siedliska, gatunki. I w pewnym momencie pojawili się tutaj pseudoekolodzy. Ja bym powiedział, i tego się nie boję mówić, wysłanniki złego ducha, którzy zaczęli przede wszystkim walczyć z tymi ludźmi, zaczęli tych ludzi zastraszać. I tu też mogę powiedzieć, że ci ludzie, jak ja na to patrzę, jako mężczyzna też, i tutaj wiadomo, jestem kapłanem, ale też mężczyzną, ja podziwiam tych ludzi, że oni są naprawdę bardzo wrażliwi i bardzo kulturalni. Bo jeżeli by trafili tutaj na takich samych, jakimi oni są, to już dawno byliby stąd wypędzeni. Ale ci ludzie są cierpliwi, są bardzo kulturalni, wrażliwi i tolerują. A dlaczego to tolerują? Ponieważ oni szanują człowieka. I jeżeli pan tutaj powiedział o tej ideologii, to jest właśnie ta ideologia walki dobra ze złem, walki zła z tymi ludźmi. I po prostu i tych ludzi się obraża, tych ludzi się poniewiera. Nawet mówi się, że społeczność, miejscowa społeczność popiera te ich wymysły, te brednie, te bzdury. Bym powiedział, tą ideologię pomieszania wartości, gdzie właśnie człowiek, jeżeli kiedyś pamiętam na jednym z portali właśnie tych organizacji pseudoekologicznych, był taki diagram, gdzie był narysowany Pan Bóg na samej górze, pod Panem Bogiem był człowiek i zwierzęta. I to było przekreślone i powiedziano i było napisane, że to jest złe. Natomiast obok był drugi diagram, który pokazywał koło, już nie hierarchię wartości, koło, i w tym kole były tam roślinki, zwierzęta, pojawił się i człowiek, ale nad człowiekiem była potężna świnia. I oni nam podpisali, ta organizacja pseudoekologiczna, znana, nie będę tutaj mówił, żeby też nie obrażać, bo nie możemy też nawzajem się obrażać, napisali, to jest dobre, tak trzeba myśleć, to jest właśnie hierarchia wartości, czyli oni tak naprawdę nie szanują ludzi, bo przede wszystkim, jeżeli ja przyjeżdżam do kogoś do domu, to jeżeli wchodzę do tego domu, to liczę się z zasadami tego domu, jakie one by nie były. Ja jestem gościem, to gospodarz dyktuje, jak powinno być. Tak samo uważam, że tutaj, i tutaj wielkie podziękowanie panu ministrowi Janowi Szyszko, ale przede wszystkim z tego miejsca i do kamer telewizji TRWAM chcę podziękować w imieniu pana dyrektora generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego wszystkim leśnikom, bo tutaj naprawdę oni są bardzo mocno narażeni na różne naciski, na też takie, można powiedzieć, takie zatracanie w pewnym sensie swojego bytu, bo oni są tutaj zagrożeni, są nękani, są najeżdżani. Tutaj, co mówił przedstawiciel Ekologicznego Forum Młodzieży, tutaj to powiem. Ci pseudoekolodzy, oni najeżdżają, oni obrażają, oni przezywają. Oni nawet ostatnio, to było w lipcu, miała miejsce taka sytuacja. Jeden z pseudoekologów poszedł do gabinetu dyrektora Lasów Państwowych i temu dyrektorowi przyłożył w twarz. Po prostu uderzył go za to, że dyrektor wezwał go do wyjaśnień w sprawie blokowania sprzętów, które tutaj pracują, aby to puszczę uporządkować. Dlatego jako kapłan mogę powiedzieć, że tutaj jest walka między dobrem i złem. Dlatego też jako kapłan jestem to zaangażowany, ponieważ musimy bronić dobra, musimy bronić przede wszystkim wartości Pana Boga i miejscowej ludności. Dziękuję. Mówił ksiądz Tomasz Puszkiewicz. Proszę Państwa, poznajemy kolejne bardzo ciekawe aspekty tej sprawy. Dobry aspekt zna tej sprawy również pan Anatol Filipczuk, mieszkaniec Hajnówki. Panie Anatolu, pan pasjonuje się pszczołami i również ma coś ważnego do powiedzenia w tej sprawie. Jaka jest relacja między pszczołą a puszczą i życiem puszczy? Proszę wybaczyć, moi przodkowie od ponad 5 wieków byli w tej puszczy, dbali o nią. To bartnicy i burnicy. To nie jest przypadek, jeżeli powołuje się rezerwaty i w tych rezerwatach wygania się pasieki, które były przedtem bardziej od wieków, i uzasadnia się tym, że to jest konkurencja dla innych owadów. Tym bardziej, że pszczoła puszczańska to jest borówka, tak jak augustowka bliźniacza. A więc jeżeli likwidujemy tę pszczołę,
a więc likwiduje jednocześnie i puszczę. Bez pszczoły puszcza nie będzie istnieć. Także proszę Państwa, my zajmujemy się psychologią. Ja już tu przez SMS piszę tej Lipskiej, że Ty nic nie załatwisz, bo ona chce wydać, proszę Państwa, córkę za jakiegoś faceta. No, faceta, który chce kobietę. Teraz wszystko jest pomieszane. Teraz wszystko jest pokręcone. Ludzie mówią dzisiaj tak, to więc to, co jej obiecali wczoraj, to dzisiaj jest inaczej. A ona wzięła tę córkę już tam gdzieś na jakieś, gdzieś coś. Ja mówię, kup ten rower, niech ona jedzie z powrotem na tę wiochę, bo ona rzeczywiście przestraszyła się Warszawy. No bo Warszawa, no wiecie Państwo, ja mówię, nie rower, tylko kupi kartę miejską. Uznali go, że... Ale jak ona się przyzwyczaiła już tam do tej wiochy, a urodziła się tu w Warszawie, proszę Państwa, no to Warszawa, a wiocha to jest i tak jedno i to samo. No to więc wytłumaczymy z dużą dawką psychologii, jak chłopu na miedzy, że jak się co do, kto do tego przyzwyczai, to koniec. I to nie musi być od urodzenia właśnie, bo ona się urodziła gdzie indziej, a przyzwyczaiło się do tego innego. No Wielkopolska, wiocha, to przecież, Boże, tam na rowerze tylko, nie pójdziesz, bo to 10 kilometrów. Jakaś kobieta z jego garotu zaszła przypadkiem w ciąży. A jak będzie, proszę Państwa, ten koniec świata, jak to mówią, straszą Putinem czy czym innym, no to co, co? Wiochy nie dosięgnie, też wiochę dosięgnie. To co dziś mogę powiedzieć, ja jestem mieszkańcem Puszczy, tak jak i moi przodkowie, jak tu, a poza tym leśnikiem emerytowanym. Całe życie spędziłem w Puszczy. To dziś, cofając się do tyłu, jak opracowaliśmy pierwszy leśny kompleks promocyjny dla Puszczy, gdzie pewnie na jakiś hotel przeznaczyłeś pieniądze. Przewrócono do góry nogami. Jutro będziemy myśleć, jak te garnki sprzedać nowiutkie. Że nie można robić zabiegów pozyskania w żywostanach powyżej 100 lat. Ale nie zapisano, czy to trzeba w Szymarcu. Leży dom, który ja już jestem minus, ma 300 lat, duża masa, no to 10% masy obliczając. Kto to przekręcił? Opracowaliśmy te zasady, żeby obronić Puszczę. A ten, kto to przewrócił, żeby zniszczyć tą Puszczę. Historia mówi wyraźnie. Nie ma gospodarza, nic nie będzie. Dziękuję. Dziękuję, mówi pan Anatol Filipczuk. Mieszkaniec, pan Mieczysław Gwiter, burmistrz Hajnówki, osoba mocno zaangażowana w obronę Puszczy Białowieskiej. Panie Mieczysławie, panie burmistrzu, już tyle słów pada. Jest protest ludzi, samorządy piszą, a mimo wszystko na ministrze, na polskim rządzie i na tych ludziach, na was wywiera się presję, że jesteście jakimiś dzikimi ludźmi, którzy nie szanują przyrody. Tak, panie redaktorze, szanowni państwo, Puszcza Białowieska jest wzorcowym przykładem, jak zniszczono pracę kilkunastu pokoleń leśników, jak zniszczono pracę kilkunastu pokoleń mieszkańców Hajnówki. To jest wzorcowy przykład. Doprowadzono do destrukcji niesamowitej. W chwili obecnej starają się wszystkie organizacje, które nie mają wiedzy, ja uważam, rozsądku i rozumu, pouczać naszego ministra środowiska, profesora Jana Szyszko. Robi to cały świat, ale jakoś tak się dziwnie składa, że przeważnie robią to jednoosobowo. Jednoosobowo decyzję podjął wiceprzewodniczący Trybunału Europejskiego jednoosobowo. No tak się składa, że ciągle ten pan najwięcej ma do powiedzenia, Timmermans, który praktycznie, nie wiem, co on tam jeszcze tej Unii Europejskiej robi, ponieważ jego partia otrzymała 5% poparcia w wyborach, także uważam, że już dawno powinien zrezygnować z tego stanowiska, niemniej jednak ciągle starają się pouczać. No, cały świat, profesorowie, w sposób niejednokrotnie humorystyczny pouczają naszego ministra środowiska. Robią to w taki sposób, na przykład z 53 profesorów z różnych uczelni, z Oxfordu, z Harvardu między
innymi, czy jakieś tam sławy, piszą do pana ministra i pani premier Liz, że zaniepokojeni są sytuacją w Puszczy Białowieskiej, które są doniesieniami medialnymi prasy belgijskiej i innych mediów. No ja uważam, że tej klasy profesora jednak powinna kontaktować się bezpośrednio z panem ministrem i zasięgnąć wiedzy bezpośrednio w Puszczy Białowieskiej. Nikt nie chce do tej Puszczy Białowieskiej przyjechać, bo to jest właśnie, to jest niezrozumiałe dla nas. Pan minister zaprosił grono przedstawicieli UNESCO, którzy byli na sesji w Krakowie. Z tego co wiem, zgłosiła się tylko jedna osoba na wizytacji w Puszczy Białowieskiej. Najlepiej podejmować decyzje po prostu nie znając. I wszyscy tłumaczą na mieszkańcom, wszyscy tłumaczą panu ministrowi Janowi, profesorowi Janowi Szyszko, jak również jako zastępcy Andrzejowi Koniecznemu. Wszyscy się starałem tłumaczyć cały świat, że należy doprowadzić Puszczę Białowieską do stanu katastrofy ekologicznej, do destrukcji i później będziemy za ileś tam set lat, nikt tego nie powie, za ile set lat Puszcza wróci do pierwotnego stanu. Ale po co? Myśmy mieli piękną, zieloną, dostojną puszczę, o którą dbaliśmy, która od wieków pokolenia w tej puszczy pracowały, dbały o tą puszczę, o to, żeby była dostojna, zielona i tak dalej. My nie chcemy, żeby nam zniszczono i mówiono nam, że tak trzeba, bo ona kiedyś się tam tego... Myśmy mieli piękną, zieloną puszczę. Decyzja polityczna poprzednich władz o niepozwoleniu w roku chyba 2011 na wcięcie 29 świerków kornikowych doprowadziła do tego, co widzicie tutaj państwo i pan redaktor widzi, co się dzieje z Puszczą Białowieską. Panie burmistrzu, ale bo tu chcemy też pokazać winowajcę, a w zasadzie narzędzie, bo to winowajca jest po stronie ludzkiej, natomiast posłużył się tym, aby no, doprowadzić do tego stanu. Proszę powiedzieć, co tutaj w tym momencie pan ma na rękach i jak to wygląda? Tu pan Krzysztof przyniósł właśnie korę z drzewa kornikowego, bo jak działa kornik, myślę, że pan Krzysztof tutaj parę słów na ten temat powie, jak działa kornik, to ten właśnie mały krząszcz, którego tu państwo widzicie, doprowadza do tego. Proszę, Krzysztofie, proszę. Więc jest to żarowisko i oczywiście główny sprawca nieszczęścia Puszczy, czyli kornik drukarz, który w ogromnym stopniu zagraża istnieniu świerka tutaj na terenie Puszczy Białowieskiej. Ten nieduży owad, bo to 5-6 mm, potrafi zabić potężne, ponad 100-letnie drzewa, bo niektórzy mówią, że tylko stare zabija. Niestety w tej chwili się tak rozpędził, że zabija wszystko po kolei. Również sosnę, również modrzew, który gdzieś sporadycznie się w puszczy znajduje. A więc jest w takim zupełnym fazie, rozkwitu, w fazie gradacji, w fazie katastrofy. Najgorsze jest to, że część ze świata naukowego uważa, że jest to jakby determinant, taki gwarant, że ta puszcza będzie naturalna. Tymczasem on po prostu wykorzystuje doskonale warunki, które zostały mu stworzone, a więc to, że została wyłączona aktywność leśników, że nie można po prostu tutaj w pełni z nim walczyć, no i po prostu te świerki po kolei w puszczy zabija. Proszę powiedzieć, czy prawdą jest, że były takie czasy, że jeśli leśnik miał kilka takich drzew, no to miał karę, naganę i nawet prokuratora, a później stwierdzono, że nie trzeba być. Czy to prawda? Tak było? Tak było. Tak było, dokładnie tak było. Kilka drzew znalezionych w grupie, które nie były oznakowane, nie były znalezione, powodowały, że leśniczy po prostu dostało zarzuty prokuratorskie, no i odpowiadał jakby za niedopatrzenie, które było jakby ewidentne w tym wypadku. Dziękuję. Wracam do rozmowy z panem profesorem, ministrem. Panie ministrze, mówimy tu, ksiądz mówił o masonerii, mieszkańcy i inne osoby mówią o ekologach, ale no przecież to była decyzja polityczna, no bo chyba to leśnicy sami z siebie nie stwierdzili, że nie będą wycinać. Panie redaktorze, tak, to była rzeczywiście decyzja polityczna. Wydzierano ogromny nacisk na leśników.
za czasów Platformy Obywatelskiej Polskiej w Stronnictwa Ludowego i podjęto decyzję, aby zmienić to, co powiedziałem poprzednio, sposób użytkowania. A to jaki skutek tego, to Państwo tutaj widzicie. I tu chcę powiedzieć, że to, co się dzieje tu w puszczy, jest oczywiście niezgodne z tym, co mówią, co chcą mieszkańcy. Uważam, że to jest tragedia, to jest prawda, to jest niezgodne z tym, co mówią leśnicy, jest niezgodne z tym, co mówią naukowcy, rzeczywiście prawdziwi naukowcy, którzy znają procesy zachodzące w tych układach puszczańskich. Muszę powiedzieć, że Polska, i to jest niezgodne również z prawem Unii Europejskiej, bo o to tu chodzi rzeczywiście, dlatego że to, co dzieje się w tej chwili, jest rzeczywiście niezgodne z dyrektywą ptaszek, dyrektywą habitatową, a więc prawem Unii Europejskiej ogólnie określonym jako Natura 2000 i Polska jako jedyny kraj generalnie broni tu prawa Unii Europejskiej. I dlatego też domagamy się szybkiej reakcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, żeby to również wyjaśnić. Chcę powiedzieć, że to jest właśnie wspierane, co powiedziałem poprzednio, przez część kolegium Unii Europejskiej, czyli przez część komisarzy nie wszystkich. I również jest to wspierane przez te ruchy lewicowe na całym świecie. Troszeczkę mówię, chcę to sprostować, a mianowicie faktem jest, że dostaję różnego rodzaju wiedzy od wielkich sław teoretycznie, ale są to sławy z zakresu muzyki, z zakresu filozofii, z zakresu socjologii. Natomiast cały szereg rzeczywiście sław naukowych zajmujących się ekologią, nie pseudoekologią, tylko rzeczywiście ekologią jako nauką, no tu otrzymuje ogromne poparcie i duże wsparcie, nie tylko w Polsce, również i na świecie. Chcę powiedzieć, że tutaj rzeczywiście najwyższy czas, aby przyznać, albo inaczej rozwiązać ten problem, bo ten problem jest nagłaśniany właśnie przez te układy lewicujące, które uważają, że trzeba zniszczyć tą puszczę, po to, żeby nie było dowodów na to, że człowiek potrafi świetnie gospodarzyć tymi zasobami przyrodniczymi i te zasoby przyrodnie, żeby służyć człowiekowi. To jest taki typowy przykład zrównoważonego rozwoju, do czego teoretycznie Unia Europejska dąży. A więc tu, w tym miejscu chcemy pokazać, naprawdę pokazać, że ci mieszkańcy tutaj, ci leśnicy i polska nauka, to jest wzór dla całego świata i brońmy tu honoru polskiej nauki, honoru polskiej ludności, honoru polskich, powiedzmy, tego dziedzictwa kulturowego. I dlatego też zapraszamy cały świat do obserwacji tego, co się będzie działo. Rozpoczynamy proces naprawczy zgodny z prawem Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywą ptaszą, dyrektywą habitatową. Mają powrócić tu te siedliska, które zostały wyznaczone w roku 2007 jako siedliska ważne z punktu widzenia wspólnotowego, z punktu widzenia dyrektywy siedliskowej, jak również z punktu widzenia dyrektywy ptasiej. Mają tu trwać te gatunki, które dawno zniknęły z zachodniej Europy i my wiemy, w jaki sposób je chronić i do tego doprowadzimy. Dziękuję panie profesorze. Podejdę do jeszcze jednej młodej osoby. Proszę się przedstawić. Klaudia Formeister. Pani Klaudio, czy pani rozumie ten proces ekologiczny, jaki tutaj następuje na skutek zaprzestania wycinania chorych drzew? Tak, ja codziennie jestem w puszczy, mieszkam tutaj i sprawa w Puszczy Białowieskiej jest mi bardzo bliska. Walczymy tutaj wspólnie z Ekologicznym Forum Młodzieży, takim stowarzyszeniem, które założyliśmy jako młodzi ludzie, żeby pokazać, że my, młodzi, widzimy, rozumiemy i chcemy walczyć z tym problemem. Też dla nas problemem jest puszcza, problemem jest to, co się dzieje, zamieranie drzew, tak? Ale też to, że mnie w domu nauczono kultury, tak? Nauczono kultury szacunku do drugiego człowieka. Ja będąc w puszczy, rozmawiając z tymi wszystkimi aktywistami, tak? Staram się ich szanować. Ale widzę, że oni kompletnie nie szanują nas, nie szanują leśników, nie szanują strażników leśnych, nie... Tracimy na tym, że nie potrafimy zachowywać się tak samo jak oni, tak, jako leśnicy, jako ludzie tutaj, bo nie traktujemy ich tak samo jak oni nas, tak? Ale naprawdę dla nas, dla młodych ludzi ważne jest to, żeby oni zrozumieli, co tu się dzieje. Zapraszamy ich na rozmowy, chcemy z nim pokazać im, porozmawiać, tak? I żaden z nich nie chce z nami rozmawiać. Też zagrażają, tak? No bo jest wiele przypadków tego, jak oni tworzą sytuację, no dzieje się różnie, tak? My jako młodzi widzimy, że dzieje się różnie w tym obozie i pokazują
pokazują na złym świetle, ale też nie pokazują tego, że sami robią złe rzeczy, tak? Były przypadki, jak chcieliśmy dotrzeć, porozmawiać z nimi, ale no, nie dało się nawet z nimi rozmawiać, nie? Proszę powiedzieć, bo tak słyszymy o tym, że te osoby, być może jakaś część z nich, ktoś im płaci za to, żeby tam były. Czy to prawda? Macie też takie informacje? Znaczy, wierzmy szugę, że tak powiem delikatnie, że to są ogromne pieniądze. My w Łodzi, żeby móc być w Puszczy Białowieskiej, musimy przyjechać, zapłacić za ten nocleg, tak? Zapłacić za to, że tu jesteśmy innym ludziom, którzy nas prowadzą. A tutaj można przyjechać, można dostać 400-700 zł za to, że wejdzie się na harwester, za to, że przeszkodzi się w wykonywaniu prac gospodarczych. Czy to prawda jest, że nagabywano was do tego? Tak. Mam znajomych, z którymi przyszliśmy do obozu. Pan, który oprowadzał nas po obozie, wprost nam powiedział, że to i to kosztuje tyle i tyle, że za to, że dostaniemy rower, dostaniemy aparat, że możemy wejść do puszczy, przejechać się rowerem, zrobić parę zdjęć, że stawka za to wygląda w ten sposób, że jeżeli będziemy uczestniczyć w manifestacji, to dostaniemy naszej manifestacji w obrażeniu harwestera, tak? To stawka wynosi tyle, że jeżeli wejdziemy na ten trójnok, tak, który oni tam robią, no to dostaniemy jeszcze więcej pieniążków. Normalnie jest stawka, jest licznik, tak? I też kultura, no nie chcę wyrazić się kolokwialnie, ale naprawdę to, co oni robią, jak się zachowują, pozostawia do życzenia. My jesteśmy czystymi ludźmi, wierzącymi, mamy zasady, nie? Ale jak się na to patrzy, jak tam biegają małe dzieci, ci ludzie się w ogóle nimi nie interesują, robią swoje, te dzieciaki zostają same. Szkoda patrzeć, jak malutkie dziecko siedzi samo bez jedzenia cały dzień, a ci dorośli rodzice odpowiedzialni, tak? Ja jestem młoda i rozumiem, że tak nie powinno się robić. Ale jeżeli oni potrafią tak zrobić, no